Jest to nowe zadanie w moim dorobku artystycznym, czyli wyczułem, że reżyser wie bardzo dużo o tym człowieku. Nie chciałem go rozgrzebywać pod względem psychologii, dowiadywań się moich o tym okrucieństwie, bo bałem się tego, bo to jednak jest rola, no rzadko się zdarza, żeby można dotknąć takiego zła. Ja wychodzę z założenia, że film to jest wypadowa dwóch wektorów aktorskiego i reżyserskiego, który się powinien gdzieś spotykać w tych widełkach połowy drogi, prawda? Krzysiek akurat był taką osobą, który narzucał pewnego rodzaju też wyzwanie trochę innego kształtu. Tym wyzwaniem było znalezienie się w tych puzzlach, które on bardzo ściśle i matematycznie miał ułożone w głowie. Ja to traktowałem jak po prostu scenariusz fabularnego filmu, każdego innego. Nie odbywaliśmy spotkań z osobami, które faktycznie uczestniczyły w tym wydarzeniu, tylko skupiliśmy się na scenariuszu, a całą tak zwaną czarną robotę zrobił scenarzysta, który jeździł, dokumentował całą sprawę, grzebał się w protokołach, zeznaniach, rozmawiał z tymi ludźmi i nam potem tą wiedzę przekazywał. Scenariusz filmu opartego na faktach pisze się znacznie prościej z tego względu, że po prostu opiera się już o jakieś fakty. I tak naprawdę pomiędzy nimi należy umieścić sceny, które w jakiś sposób są hipotetycznym, realnym dopełnieniem tego, co się wydarzyło. Pan Wiesław Komasa ma w swoim spojrzeniu coś, co się nazywa takim niebezpiecznym magnetyzmem. Jego spojrzenie, używane na potrzeby tej roli, potrafi naprawdę przeszywać, potrafi być takie bezlitosne. I szczerze mówiąc, tej fizyczności właściwie w tych oczach można było dostrzec pewien potencjał, no nie mówiąc o tym, że pan Komas reprezentuje taką klasę aktorską, że nie było obaw, ażeby sobie jak gdyby z tym materiałem miał jakikolwiek kłopot.